wciąż. Oj, zbyt jeden dzień. Przed nami kolejny emocjonujący wyścig, a zanim ruszymy dalej, warto wrócić do czwartej rundy sezonu piątego, czyli Grand Prix Belgii. Michał Przygocki absolutnie zdominował ten weekend wyścigowy. W całej stawce nie było na niego mocnych, ale to nie koniec. McLaren wywozi z Belgii podwójny podium. Kacper Piekarczyk dojechał na drugiej pozycji, co jest niesamowitym wynikiem dla zespołu. A trzecie miejsce zgarnął Filip Frączak z Kick Sauber. To było pełne emocji Grand Prix Belgii, a my już szykujemy się na kolejne wyzwanie. Przed nami piąta runda sezonu, Grand Prix Australii na torze Albert Park. Najbliższy piątek o godzinie 20. Czy McLaren utrzyma formę? Dowiemy się już wkrótce.